To jest taka mini misja, można powiedzieć. I lecimy tam z ramienia Światowej Organizacji Zdrowia jako eksperci w walce z COVID-em. Jedziemy tam wesprzeć lokalnych medyków, ale także, można powiedzieć, lokalną społeczność. Z tego względu, że z doświadczenia z naszych wcześniejszych misji, tam gdzie ja na przykład też byłem w Tadżykistanie i Kirgistanie, bardzo ważne dla lokalnej ludności, dla ludzi jest to, że ktoś przyjeżdża z zewnątrz i jakby pokazujemy tym ludziom, że nie są z tym wszystkim sami. I to jest właśnie tak bardzo ważne w całym jakby tym zamieszaniu z COVID-em, że jakby człowiek sobie przypomina o tym, że jesteśmy w tym jako ludzkość razem, tak? Nie jako pojedyncze kraje czy jako pojedyncze jednostki, ale solidarni, jedni drugi wspierający.